Także po moich rozmowach z premierem na temat działań mojego gabinetu, jako ministra do spraw równości będę zajmować się nie tylko prawami społeczności LGBTQ+, ale także kobietami, także osobami z niepełnosprawnościami, bo to jest prawdziwa równość. To znaczy wszystkie grupy wykluczone, wszystkie grupy dyskryminowane, wszystkie te grupy, których prawa człowieka, po prostu podstawowe prawa były łamane przez te ostatnie lata. To, co ważne, a to jest chyba też symboliczny moment, że za chwilę Polacy usiądą do wigilijnych stołów i wiemy, że te stoły są od kilku lat po prostu krótsze, bo do tego stołu często nie siadają ci, których polityka poróżniła tak bardzo, że dzisiaj znajdują się w dwóch wrogich obozach. Jestem przekonana, i to jest chyba też ważne dla Lewicy, że musimy próbować odbudować tą wspólnotę. To nie będzie łatwe, to się nie wydarzy natychmiast, ale myślę, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby to po prostu było możliwe. Nie pogardzajmy wyborcami Prawa i Sprawiedliwości, pamiętajmy o nich, pamiętajmy, że kilka milionów osób poszło i zagłosowało na Zjednoczoną Prawicę, na Prawo i Sprawiedliwość. Musimy o tych ludzi pamiętać i musimy zawsze mówić o tym, że oni też są częścią tej wspólnoty. I że właśnie to będzie jednym z Pani zadań, aby no, łączyć ze sobą te, wydawałoby się, dwa bardzo zwaśnione plemiona. Tak, no dzisiaj, no oczywiście ja słyszę te głosy Prawa i Sprawiedliwości, które grzmią, że nagle powstaje Ministerstwo do Spraw Równości. Uspokajam, nie powstaje Ministerstwo do Spraw Równości, a co więcej, Prawo i Sprawiedliwość przez lata miało swojego pełnomocnika albo swoją pełnomocniczkę do spraw równego statusu, równego traktowania. Myślę, że po prostu posłowie Zjednoczonej Prawicy i Prawa i Sprawiedliwości zapomnieli, kto nim był, albo może nie mieli nawet takiej wiedzy, więc nic strasznego się nie wydarza. Będziemy pilnować tego, żeby nikt nie był dyskryminowany ze względu na orientację seksualną, na płeć, rasę, narodowość, kolor skóry, światopogląd czy wyznanie. I o te reakcje właśnie chcę Panią dopytać, bo wydaje się to zastanawiające, może tak powiem, że takie poruszenie wzbudza to, że powstaje funkcja ministry do spraw równości, gdzie ta równość chyba jednak powinna nas łączyć, a nie dzielić. Dlaczego są zatem te takie negatywne reakcje? No, co więcej, tak jak mówię, jest jeszcze, albo była do ostatniego tygodnia, pełnomocniczka do spraw równości, prawa i sprawiedliwości, pani minister Anna Schmidt. No, która być może rzeczywiście nie była jednym z najaktywniejszych ministrów, no ale to tylko oznacza, że za chwilę po objęciu tego gabinetu pierwsze, na co będziemy się decydować, to będzie ewaluacja wszystkich tych dokumentów, planów krajowego, także planu na następne kilka lat, które pod wodzą pani minister powstały, żeby zobaczyć, czy pani minister Anna Schmidt na pewno pamiętała o równości. To jeszcze na koniec, pani minister, jak pani skomentuje styl, w którym Prawo i Sprawiedliwość oddaje władzę? Ja mam wrażenie, patrząc na salę, że do niektórych polityków Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy to dopiero dziś dotarło, bo proszę zwrócić uwagę, że to głośne zachowanie cichnie z dnia na dzień. I byłam przekonana dzisiaj, że będzie głośno, a jednak mam wrażenie, że Zjednoczona Prawica, a część ich posłów i posłanek, słuchała dzisiaj premiera Donalda Tuska. Patrzyłam na ustępującego, a właściwie już byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który zasiada dzisiaj po prostu w ławach poselskich, jest posłem, który myślę, że jednak zastanawiał się, co poszło nie tak, co się nie udało, o czym zapomniała Zjednoczona Prawica, albo czy to był dobry pomysł, żeby szczuć na Donalda Tuska, szczuć na mniejszości. Bo dzisiaj być może przyszła refleksja, ale na szczęście już jest za późno. Czy mowa nienawiści to też jest sektor, którym chciałaby się Pani zająć? Oczywiście, bo mamy to w umowie koalicyjnej i to będzie na pewno jedno z pierwszych zadań ministra do spraw równości, czyli wpisanie do kodeksu karnego mowy nienawiści ze względu na orientację seksualną i płeć. Na to się umówiliśmy. Chodzi o to, żeby otoczyć takim wsparciem i taką ochroną te grupy społeczne, na które przez lata Prawo i Sprawiedliwość szczuło, wykorzystując ich do walki politycznej, bo przypomnę, że ten język wzmacniał się szczególnie w czasie kampanii, w kampanii parlamentarnej, ale także kampanii prezydenckiej. Na to się umówiliśmy, a dzisiaj bardzo ważny wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który jednoznacznie wskazuje, że brak regulacji prawnych, które regulują związki partnerskie w zakresie tej samej płci, jest łamaniem praw człowieka. W tym kierunku pójdziemy. Jeszcze dopytam o exposé, ponieważ Mariusz Błaszczak, minister byłym, powiedział, że to było mało konkretne. Wystąpienie pana Donalda Tuska. Czy myśli pani, że na konkrety przyjdzie czas? Te konkrety tam były, to znaczy to,
na co czekaliśmy, czyli ta wiadomość skierowana do kobiet, skierowana do lekarzy, tak, jednoznaczna, mówiąca o tym, że zanim zmieni się prawo aborcyjne, będziecie mogły czuć się bezpieczne, że prokuratura i policja nie będą was ścigać, także skierowane bezpośrednio do lekarzy, ale także deklaracje dotyczące podwyżek dla nauczycieli, dla budżetówki, czyli wszystko to, co Prawo i Sprawiedliwość mówiło, że tego nie zrealizujemy. Deklaracja, o której mówiła Lewica, którą powtarzaliśmy jak mantrę. Nic, co dane, nie zostanie odebrane. To też dzisiaj był bardzo, bardzo ważny moment tego exposé. Tak, były tam konkrety, tak, zostaną one na pewno zrealizowane.